O tym leku w ciągu ostatniego roku usłyszała cała Polska. Amantadyna, bo o niej mowa, podzieliła lekarskie środowisko na jej zwolenników i przeciwników. Ci pierwsi uważają, że jest to lek ratujący ludzkie życie, a według drugich jest on niebezpieczny lub co najmniej nieskuteczny. Po roku od rozpoczęcia pandemii podjęte zostały badania kliniczne nad jego skutecznością w leczeniu wirusa. Jest z nami dzisiaj Magda, która postanowiła sięgnąć po ten lek w trudnej sytuacji zdrowotnej. O swoich doświadczeniach zdecydowała się nam opowiedzieć. Witaj, Magdo. Witam, Marto. Bardzo miło Cię tutaj widzieć. Dziękuję nawzajem. Czy mogłabyś opowiedzieć nam, jak przebiegała Twoja choroba? Oczywiście. Z chęcią. Więc tak, pewnego dnia, okej, to było z jakiś miesiąc temu, obudziłam się rano z bólem gardła, mocnym bólem gardła. Przyknęłam sobie orofarem, którego zawsze używam na ból gardła i ogólnie czułam się taka osłabiona, że stwierdziłam, że pójdę się zdrzemnę. No i to było tak, no, godzina 12, gdzieś 13 i spałam tak do 18. No i się obudziłam. Przebudziłam się i po prostu czułam, że w ogóle po pierwsze się dusiłam, nie mogłam wziąć głębszego oddechu, a po drugie czułam się taka słaba, że nie byłam w stanie podnieść ręki ani nogi. W ogóle. A jeszcze miałam straszne zawroty głowy. Chciałam wziąć głębszy oddech, to nie mogłam, bo miałam takie kłucie w klatce piersiowej i z tyłu w plecach, że po prostu miałam wrażenie, jakby mi miało płuca rozsadzić. W ogóle jakby miała w ogóle cała w ogóle pęknąć. Bardzo się wystraszyłam, bo tego nigdy nie miałam takiego uczucia. Nawet jak, w ogóle ja bardzo mało chorowałam w całym swoim życiu. Nawet chyba miałam tylko grypę zwykłą raz. No więc zadzwoniłam do rodziców, bo się przestraszyłam bardzo. Nawet trochę mi ręce drżały, bo i ze strachu pewnie. Zadzwoniłam do rodziców, sięgnęłam po telefon i powiedziałam, co mi jest. Że ledwo leżę i że nie mogę mówić i oddychać w ogóle, że się duszę. Boli mnie, kuje mnie w klatce piersiowej. Mama mi tam dała jakieś rady, żebym jakieś kropli się napiła. Ja mówię, że nie jestem, ledwo w ogóle mówiłam. Mówię, że nie jestem w stanie wstać z łóżka, że przyjeżdżajcie, bo się boję być sama w domu i chcę wezwać karetkę. Przyjechali bardzo szybko, byli w ciągu pół godziny. Mama dzwoniła oczywiście na karetkę. Nie chcieli przyjechać. Trwała dyskusja, aż w końcu podała mi telefon. Ratownik się mnie zapytał, czy chcę karetkę z lekarzem. Ja powiedziałam, że tak. A przyjechali po pół godzinie albo i lepiej. A dlaczego nie skontaktowałaś się najpierw z lekarzem rodzinnym? Ponieważ było to po godzinie 18, a przychodnia jest czynna tylko do godziny 18, więc nawet nie było takiej możliwości. No, więc przyjechały dwie lekarki i ratownik medyczny. Lekarki przyjechały oczywiście w maskach, w rękawiczkach. W ogóle stały 2 metry ode mnie. Podszedł do mnie najpierw, w ogóle było pierwsze pytanie, dlaczego nie mam maski. Ja powiedziałam, że jestem z maski zwolniona, że mam kartkę od lekarza, tak? Że tej kartki, że przepraszam, tej maski, no po prostu nie mogę nosić, tak? Ona mi została siłą założona na usta. A mimo w momencie, to, że, kiedy mimo ty się to, dusiłaś, tak? Tak, tak. Mimo to, że nie mogę oddychać, ona mi ją zakłada na buzię. W ogóle, no, stały w ogóle ode mnie bardzo daleko. Ja leżałam na łóżku. Blisko mnie w ogóle prawie klęczał przy mojej głowie ratownik i tam te diody przyklejał.
Badali mi tylko saturację i ciśnienie. No i zapytała się, jakie biorę leki, czy się na coś leczy, czy choruję. Ja powiedziałam, że nie. No, więc pani bez osłuchania w ogóle mnie, bez dotykania mnie w ogóle, płuc i tak dalej, stwierdziła, że no, jest to COVID. Postawiła diagnozę, że teraz chcą zrobić test i no i tyle. Ja powiedziałam, że ja zgody nie wyrażam na żaden test. Druga lekarka powiedziała, w ogóle to była taka sytuacja dla mnie trochę komiczna, bo były dwie lekarki, które stały daleko ode mnie. W ogóle się kłóciły między sobą o coś, już nie pamiętam o co, w ogóle jakaś była dyskusja zażarta z moją mamą też. A ja do tego ratownika, bo tylko on nie słyszał, bo nie dałam rady głośniej mówić. Mówię do niego, przyjechaliście do mnie, czy ja mogę coś powiedzieć, nie? A ten ratownik, jak się pani uspokoi, zaraz z panią porozmawiają. No, oczywiście nie pogadały. Czyli nie zadały ci żadnych pytań, poza tym, że zapytały cię o test. O test, tak. Tak, o test. Ja powiedziałam, że zgody nie wyrażam na test. Ona powiedziała tam, że to jest A, że... Aha, tak, wspomniało mi się teraz właśnie. Że ten ratownik już test otworzył i ta lekarka powiedziała, że ten patyczek jest jałowy, żebym się nie bała i tak dalej. On ten test otworzył, a ja mówię, że nie wyrażam zgody i nagle afera, że przeze mnie jest test zmarnowany. No i jak nie wyraziłam zgody, no to w ogóle obraziły się i w ogóle zwinęli się i poszli. Nie zaoferowali ci żadnego żadnych leków, leczenia? Żadnych rad, nic nie otrzymałam. Jeszcze dostałam, że tak powiem, lekki owszan. Lekki. Lekko powiedziane. Że przeze mnie będą musiały się ozonować i jeszcze karetkę będą musieli ozonować. I po prostu sobie poszli. Taka była ich pomoc. No, nie za fajna przygoda ze no, zdrowia. Na pewno nie uzyskałaś pomocy, na którą liczyłaś w momencie, kiedy wzywałaś karetkę. Dokładnie, a ja się mogłam, nawet nie zadały pytania, czy może nie chcę jechać do szpitala, tak? Po jakiś tlen czy coś, nie wiem, na jakieś badania, no nic, po prostu nic. I co się wydarzyło dalej? Co postanowiłaś dalej z tym zrobić? Zadzwoniłam do znajomego tego samego wieczoru. Powiedziałam, co mi jest. On jest ten taki no, bardziej obcykany jest w tych tematach niż ja byłam miesiąc temu. Powiedziałam, co mi jest i powiedział, że potrzebuje amantadynę. Przepraszam. No, ale on nie miał do niej dostępu. Więc zadzwoniłam do osoby, do znajomego, który podejrzewałam, że ma dostęp i miał dostęp. I następnego dnia rano znajoma przyjechała i wrzuciła mi do skrzynki, tak, żeby osobiście nie przychodzić do mnie, z wiadomych powodów, wrzuciła mi do skrzynki listek amantadyny. A czy słysząc o amantadynie od tego twojego znajomego, słyszałaś o niej wtedy po raz pierwszy, czy już miałaś jakąś wiedzę na temat tego leku wcześniej? Nie, słyszałam o amantadynie, słyszałam, że ludzie się tym leczą, że słyszałam o doktorze Bodnarze, widziałam chyba kilka dobrych, takich fajnych z nim wywiadów. Widziałam wywiady, tak, słyszałam też, że wśród znajomych, tak, osoby wyzdrowiały po amantadynie i nic im nie było, żadnych tam skutków ubocznych i tak dalej. Czyli wspomniałaś, że amantadynę do twojej skrzynki na listy wrzuciła twoja znajoma. A czy możesz mi powiedzieć, dlaczego zdecydowałaś się zastosować ten lek, który wzbudza tyle kontrowersji wśród lekarzy i wciąż czeka na badania kliniczne potwierdzające jego skuteczność w leczeniu COVID-u? Dlaczego? Tak. Po pierwsze, ufam swojej intuicji, która mnie nigdy nie zawodzi. Kobieca intuicja. Po drugie, mam kilku znajomych, którzy się wyleczyli z tego amantadyną.
Zrobiłam też tak, no, wywiad w internecie. Ta Amantadyna też, no, widziałam, że jest w Polsce jest też sprzedawana z innych krajów europejskich w różnych cenach, więc stwierdziłam, skoro jest tak pożądana, no, czyli tak, połączyłam fakty, na bank działa. Więc mówię, no, dlatego się decydowałam. A skąd czerpałaś informacje na temat dawkowania? Ulotkę wzięłam. Przeczytałam informacje na stronie pana Stronie doktora Bodnara, Bodnara. na stronie przychodni z Przemyśla, tak. I po jakim czasie od stosowania amantadyny poczułaś się lepiej? Lepiej. Powiem tak. Pierwszą tabletkę wzięłam o godzinie 10 rano dnia następnego. W ogóle ten lek sprawia, że człowiek jest bardzo senny. Wzięłam tabletkę. No już zasnęłam. Zasnęłam na dobrych kilka godzin. No 5 co najmniej. Ale pamiętam, że przebudziłam się raz albo dwa z takim, jakbym po prostu, taki jak ludzie mają bezdech czasami, nie? Leżą się na bezdech. Po prostu jakbym się dusiła w trakcie spania, jakbym nie mogła wziąć oddechu. Wtedy się po tych kilku godzinach się obudziłam. Wzięłam kolejną tabletkę. A oprócz tego jeszcze miałam też informację, żeby brać witaminy, bo są bardzo istotne. Witamina C, witamina tam D 4000, selen, cynk i to w ilościach takich konkretnych, hurtowych, że tak powiem. Nawet brałam 4 razy dziennie i to po 2-3 tabletki. No i piłam dużo wody. I po 2 dniach już mogłam wziąć taki głębszy oddech, ale nadal czułam takie ukłucie w klatce piersiowej i w plecach, tak. Starsze osoby może wiedzą, bo to są czasami objawy takie bólu serca. Coś takiego porównywalnego. No, ale ciągle byłam osłabiona, tak naprawdę. Taka czułam się, że ledwo stałam na nogach. Ja nie byłam w stanie, ja miałam tam w ogóle, miałam spotkania umówione, musiałam je odwołać, bo ja nie byłam w stanie po prostu wstać z łóżka. No i generalnie brałam to 4 dni, amantadynę. Po 4 dniach już stwierdziłam, że oddycham normalnie, wszystko jest ok. Minęły mi te kłucia w plecach, w klatce piersiowej. Odstawiłam po 4 dniach. Później, jak odstawiłam to, dzień, może 2 dni później, straciłam węch i smak. Na tydzień czasu. No i po prostu przestałam jeść i pić, no bo wiadomo, jak się nie ma tego smaku, to no i nie smakuje jedzenie, tak? Piłam tylko wodę. I brałam dalej witaminy. Po tygodniu, dostałam kaszlu. Kupiłam sobie, to nie był suchy kaszel, tylko to mokry, to się nazywa. I kupiłam sobie po prostu syrop sztuczny. I piłam go przez 2 dni, 3 razy dziennie. Tam do godziny 17, tak, te syropy trzeba pić sztuczne. Tak, tam są zalecenia. I po prostu to przeszło po 2 dniach, kaszel cały. Także tyle trwała moja kuracja. Wszystko mi po prostu, tak licząc, to w sumie wyleczyłam się tak naprawdę już całkowicie, w 100% w ciągu chyba 3 tygodni niecałych. No i jest teraz 2 maja i minął miesiąc chyba od tego, jak to wszystko się skończyło. Przed nagraniem wspominałaś, że nie byłaś jedyną osobą, która w twojej rodzinie pochorowała się na COVID-19 i przyjmowała amantadynę. Czy mogłabyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, mogłabym niestety.
W momencie, kiedy ja wyzdrowiałam, zachorowali moi rodzice, u których no, byłam często, nie ukrywam, no i pewnie się ode mnie zarazili. Byłem tatę Mantadyną. Też nie mógł mnie brać, bo skoro widział, że ja wyzdrowiałam, a miałam no, straszne trudności z oddychaniem, a on takich nie miał, ale miał za to gorączkę bardzo wysoką. I no, brał tą amantadynę chyba przez nawet więcej niż 4 dni, chyba przez 7 dni ją brał. Oczywiście plus witaminy, które ja brałam. No i też się wyleczył, tak? Tylko był na kwarantannie. Tam chyba, bo teraz ta kwarantanna chyba wydłużyli tą kwarantannę do 3 tygodni. Także też się wyleczył z tej, też się wyleczył amantadyną. Tam w ogóle ja chodziłam, byłam tu drugi dzień praktycznie na zmianę z bratem i się pytałam, jak się czuje, czy ma duszności, czy go gdzieś kuje w klatce. Po prostu, bo wiedziałam o co pytać, bo mniej więcej ja to przeżyłam i no właśnie z tego względu, tak? Wiedziałam o co pytać. No i w momencie, kiedy już powiedział, że jest okej, że już tak lepiej się mu oddycha i tak dalej, to odstawił tą amantadynę i znowu nie miał smaku i węchu też. Właśnie, to jest dla mnie dziwne, że to nie ma wszystkiego naraz. Bo tak było tak stopniowo, nie? Stracił węch i smak i też w ogóle też nic nie jadł, tak jak ja. Przez tydzień czasu i później miał znowu kaszel. No i też kupiłam mu syrop i no, tylko u niego mówię, to trwało trochę dłużej, ponieważ on miał tą gorączkę jeszcze, tak? Brał te leki przeciwgorączkowe. No i był też na zwolnieniu miesiąc czasu. No ale wyzdrowiał i idzie od poniedziałku do pracy. Super. I czy z perspektywy czasu uważasz, że podjęłaś słuszną decyzję o zastosowaniu tego leku? Oczywiście, że tak. I podjęłabym tą decyzję jeszcze raz, nawet i 22 razy, gdyby było trzeba. No naprawdę. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo po prostu wyleczyłam się, nic mi nie jest, żadnych skutków ubocznych nie ma, bo no, to jest temat bardzo kontrowersyjny. Ludzie robią, że tak powiem, taką jakąś dziwną, sztuczną burzę. Jest pełno wokół tego jakiejś dziwnej propagandy, według mnie niepotrzebnej. Nie wiem, czemu to ma służyć. Czy organizmy ludzkie reagują różnie na różne rzeczy i na różne substancje, czy też różne leki, więc to, co jednemu może pomóc, Pomagać. dla drugiej osoby może zaszkodzić. Więc ty, na pewno, ty z tego, co mówisz, jedynym skutkiem ubocznym, jaki miałaś po zażywaniu amantadynu albo przez chorobę, było to, że byłaś senna. Tak, to było to, ale to właśnie tak. No to był taki skutek uboczny, że byłam senna, tak? No, ale mówię ci, normalnie spałam. Dosłownie przespałam 4 dni. Jakby 4 dni wyjęte z życia. No nie byłam w stanie, no ale się wyleczyłam, tak? No sen też leczy, wiadomo. Oczywiście, twój organizm wiedział, co jest Regeneracja najważniejsze. organizmu. No, co jeszcze mogę powiedzieć? No, dzisiaj jeszcze rozmawiałam z rodzicami. I powiedziałam, że idziemy na prześwietlenie płuc i na te przeciwciała, żeby sobie zobaczyć. A najbardziej to mi chodzi o prześwietlenie płuc, ponieważ podobno są tam jakieś zmiany w płucach, jakieś zwapnienia. Nawet jak się z tego wyleczy, to te niby one się tam. Jest ich więcej, tych zwapnień. Że tak powiem, mnożą się. Właśnie chcę to sprawdzić, zobaczyć na własne oczy, bo jestem jedną z tych osób, które jak czegoś nie zobaczą na własne oczy albo czegoś nie dotkną, to nie uwierzą. Także idę na te RTG, idę zobaczyć, co tam się dzieje w tych płucach, czy faktycznie jest to prawda, co mówią.
Jeszcze zapytałaś się mnie wcześniej, dlaczego się podjęłam też tak tego leczenia, dlaczego się odważyłam. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy pamiętacie w ogóle wszyscy, bo rok temu było coś takiego, że na początku któryś z posłów w ogóle, czy nawet dwóch, było o tym głośno, zaopatrzyli się w amantadynę. Wtedy jeszcze nie każdy wiedział, co to jest, ale właśnie było o tym głośno i oni w ogóle kupili to dla siebie i dla rodziny, dla żony i dla swoich dzieci, żeby się tym leczyć, tak? A później to zniknęło z aptek. No a teraz się znowu pojawiło, tak? I Okej, to to będzie cię moja skłoniło. opinia. Bo tak, są kontrowersje, ponieważ amantadyna jest nieprzebadana, tak? Że się Pod lekarze w to nie kątem wierzą. skuteczności na koronawirusa. Dokładnie, tak. Ale zobacz, są szczepionki na koronawirusa. Są podawane ludziom, ale nadal nad nią trwają badania i będą trwały jeszcze 2 lata. I to nie jest temat kontrowersyjny. I to jest dla mnie bardzo dziwne, bo według mnie amantadyna, teraz nad nią trwają badania, amantadyna i szczepionki są według mnie na równym poziomie. Bo i to nie jest zbadane, i to nie jest zbadane. I tym się ludzie leczą, i tym się ludzie leczą. Niby. Tak tu, niby i niby, tak? No, jest tutaj trochę kontrowersji w tym wszystkim, ale ja ze swojej strony chciałam Ci podziękować bardzo za rozmowę i chciałam również prosić osoby oglądające nas, jeżeli leczyliście się amantadyną i chcielibyście się podzielić swoimi doświadczeniami, to bardzo proszę o kontakt mailowy pod adresem amantadyna@protonmail.com. Ja Dziękuję Ci bardzo, Magda. chciałam jeszcze zaapelować, żebyś Marta wspominała, że zgłosiło się trochę osób, które się wyleczyły amantadyną, ale mają jakieś tam wątpliwości przed podzieleniem się tak swoimi tam tymi Doświadczeniami. tak. Doświadczeniami, no żeby się nie bały, żeby się nie wstydziły, nie ma czego, po prostu musimy ludzi uświadomić, tak, no to jest wszystko dla naszego dobra. Po prostu nie bójcie się ludzi i mówcie otwarcie o tym, tak, że to wam pomogło, a nie zaszkodziło. No i nie, ja was nie znam, nie wiem, nie znam waszych historii, ale wątpię, żeby ktoś z was miał jakieś skutki uboczne. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, Magdo, jeszcze raz za Ja dziękuję spotkanie. również. Mam nadzieję, że pomogę i może dotrę do kogoś. Mam Dziękuję taką bardzo. nadzieję. Ja również dziękuję. Tak, Pozdrawiam. dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.